Polski. Zima. Przyszła zima. Czas na zabawy w śniegu. Czy już ulepiliście swojego bałwana? Spójrzcie na mojego. Podoba wam się? Cieszę się, gdy pada śnieg. Jest wtedy tyle fajnych rzeczy do zrobienia. Możemy jeździć na sankach, rzucać się śnieżkami, zrobić aniołka w śniegu albo ulepić bałwana, takiego jak mój. A nawet jeśli nie ma śniegu, to też jest fajnie. Możemy wybrać się na lodowisko i pojeździć na łyżwach. Lub zaprosić do siebie przyjaciół i spędzić miły zimowy wieczór, pijąc wspólnie gorące kakao. Ale zima to nie tylko czas radosnych zabaw. To bardzo ważna pora roku, podczas której przyroda zapada w sen i przygotowuje się do wiosny. Pewnie chcielibyście się dowiedzieć, kiedy zaczyna się zima. Tak naprawdę możemy mówić o dwóch zimach. Zimie kalendarzowej i zimie astronomicznej. I każda z nich zaczyna się innego dnia. Ojej, pogubiłem się w tym trochę. Mamo, pomóż mi proszę. Już tłumaczę, Kaziu. Kalendarzowa zima zawsze przypada na 22 grudnia. Jest to stała data wyznaczona przez nasz kalendarz. Z kolei pierwszy dzień zimy astronomicznej jest inny każdego roku i zaczyna się w momencie przesilenia zimowego. Ach, no tak, już pamiętam. A podczas przesilenia zimowego mamy najkrótszy dzień w roku. Zimą światła w ciągu dnia jest niewiele. Gdy wracam do domu z przedszkola, już zaczyna się robić ciemno. Częściej też czuję się zmęczony i senny. Tak, niestety brak światła trochę nam doskwiera. Ale za to już na samym początku zimy dzieje się dużo przyjemnych rzeczy. Tak, Boże Narodzenie, no i Sylwester. A w styczniu dużo dzieci ma ferie zimowe. Pamiętamy też o dniu babci i dziadka. Potem w lutym świętujemy Dzień Zakochanych, czyli walentynki. A na początku marca jest Dzień Kobiet. Tak, zimą mamy bardzo wiele ciekawych świąt. Ale nie o nich teraz będziemy mówić. Kaziu, a może opowiesz nam, jak zimują rośliny i zwierzęta? Oczywiście! Pani Basia z przedszkola wszystko mi wytłumaczyła. Większość roślin odpoczywa głęboko w ziemi, w formie nasion, kłączy i cebul. A krzewy i drzewa, które zostały na powierzchni, zrzucają liście oraz chronią swoje pnie i gałęzie grubą warstwą kory. Rośliny iglaste są zielone cały rok. Wyjątkiem jest modrzew, który zrzuca swoje igły i podobnie jak rośliny liściaste jest goły całą zimę. Podczas zimy niektóre zwierzęta zapadają w sen zimowy. Należą do nich niedźwiedzie, jeże, nietoperze, susły, motyle, żaby czy ślimaki. Inne zwierzęta, takie jak lisy, króliki czy sarny, nie zapadają w sen zimowy i muszą przetrwać ten trudny okres. Część z nich wędruje w poszukiwaniu lepszego schronienia i pożywienia. Robią tak niektóre ptaki, na przykład bociany, które przelatują tysiące kilometrów na południe. Ptaki, które nie odlatują do ciepłych krajów i zimują w Polsce, to między innymi wróble, sikorki, kosy, jemiełuszki, rudziki, gile i sujki. Zima nie jest dla nich łaskawa.
ale możemy je dokarmiać, by pomóc im przetrwać. Jeśli zdecydujemy się na ten krok, powinniśmy robić to regularnie i nie przerywać. Dokarmiane ptaki szybko się przyzwyczajają i przestają samodzielnie szukać pożywienia. Dziękuję, to bardzo ciekawe, Kaziu. Nasi widzowie chcieliby się jeszcze dowiedzieć czegoś o głównym symbolu zimy, czyli śniegu. Opowiedz nam, jak powstaje śnieg. To będzie trudne, ale postaram się wam wszystko wytłumaczyć. Śnieg powstaje dzięki wodzie, która paruje, a potem krystalizuje się w chmurach. Woda posiada trzy stany skupienia: ciekły, stały i gazowy. Stan ciekły to woda, jaką znamy i korzystamy na co dzień. Gdy temperatura jest niska i schodzi poniżej 0 stopni Celsjusza, woda w formie ciekłej zamarza i zmienia się w lód, czyli formę stałą. Z kolei, gdy jej temperatura jest wysoka, woda paruje i zmienia się w parę wodną. Jest to stan gazowy. Śnieg powstaje, gdy woda jest w stanie gazowym, czyli para wodna ulegnie krystalizacji. Do krystalizacji potrzebna jest niska temperatura i malutki pyłek lub drobinka kurzu, który stanie się środkiem naszego płatka śniegu. A jak dokładnie powstaje? Otóż dzieje się to w chmurze, która jest zbudowana z pary wodnej. Jeśli temperatura jest niska, para wodna zamienia się w lód. Następnie napotyka na swojej drodze drobinkę kurzu, do której się przykleja. Dołączają do niej inne kawałeczki lodu i tak powoli formuje się nasza piękna śnieżynka. Gdy śnieżynki są już duże, w pewnym momencie zaczynają spadać z nieba pod wpływem ciężaru. Leżąc na ziemi, przyklejają się do siebie, tworząc gęsty biały puch, czyli śnieg. Pięknie to wytłumaczyłeś, Kaziu. Śnieżynki mogą mieć przeróżne kształty, a każda z nich jest inna i nie ma drugiej takiej samej. A jeśli na zewnątrz nie ma śniegu, możemy zrobić śnieżynki z papieru. Patrzcie, tę zrobiłem sam. Z drobną pomocą pani Basi. Musiałeś się bardzo napracować. Patrz, mamo, znowu pada śnieg. Chodźcie, ulepimy razem nowego bałwanka. Aby ulepić bałwanka, potrzebujemy dużej ilości śniegu. Musi być to śnieg lepiący, z którego możemy zrobić śniegową kulę. Kulę toczymy po ziemi. Gdy to robimy, kula staje się coraz większa. Gdy będziemy zadowoleni z naszej kuli, stawiamy ją w wybranym przez siebie miejscu. Będzie podstawą naszego bałwanka. Musimy zrobić jeszcze dwie mniejsze kule. Jedną na brzuszek, a drugą na głowę. Mamy już wszystkie części bałwanka. Musimy je ułożyć na sobie i uformować. I o to chodzi. Teraz musimy zrobić mu nos. Przyda nam się do tego marchewka. Brakuje jeszcze oczu. Tradycyjnie robi się je z kawałków węgla. Podobnie robimy buzię i guziczki. A jeśli nie macie węgla, możecie użyć małych kamyków, orzechów, szyszek lub suszonych owoców. Pamiętajcie, aby nie używać do tego elementów sztucznych, takich jak plastikowe guziki, które mogłyby zaszkodzić zwierzętom. Wygląda fantastycznie. Zrobimy mu jeszcze ręce z dwóch patyków. A na koniec możemy go ubrać. Dam mu swoją starą czapkę, szalik i rękawiczki. Brawo! Nasz bałwanek jest gotowy. A czy wy ulepiliście już swojego bałwanka w tym roku? Bawcie się dobrze i czekajcie na nowe odcinki. Do zobaczenia!